Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku na moim kanale będzie królować futbol na najwyższym światowym poziomie. Będę Wam opowiadał o Kylianie Mbappé. Doskonale zdacie sobie sprawę, że kilka dni temu ten fenomenalny francuski piłkarz ogłosił, że odchodzi z Paris Saint-Germain i nie przedłuży kontraktu, który wygasał pod koniec czerwca, i od razu pojawiają się doniesienia, że ten piłkarz jest dogadany z Realem Madryt, że ma grać dla królewskich. Oczywiście mówi się o tym, że takie kluby jak Arsenal, Liverpool, FC Barcelona byłyby zainteresowane angażem tego zawodnika, ale mi się wydaje właśnie, że Kylian Mbappé zdecyduje się na grę w barwach Realu Madryt. Zresztą już o tym informowała Marka, także dziennikarze francuscy, którzy zwykle nie mylą się i trafiają z tymi informacjami. I wracając właśnie do Kyliana Mbappé, ja wcale się nie dziwię, że ten 25-letni piłkarz jednak chce odejść, odchodzi z Paris Saint-Germain po tym sezonie, no bo on w lidze francuskiej wygrał wszystko, był wielokrotnie królem strzelców z Paris Saint-Germain, 5 razy zdobył mistrzostwo, dodając jeszcze te czasy, kiedy z Glikiem grał w Monaco, no to mistrzem Francji był 6 razy, zdobywał 3 razy Puchar Francji z PSG, również Super Puchar, także Puchar Ligi dwukrotnie, więc w lidze francuskiej wygrywał wszystko, czarował, potrafił doprowadzić w tych czasach covidowych Paris Saint-Germain do finału, co wtedy z Bayernem przegrali 1-0. Pamiętacie ten czas, co Lewy się cieszył, że wygrał Champions League, a Mbappé nie. No jego jakby takim skalpem, bym powiedział, piłkarskim, no jest chęć zdobycia Champions League, a z Paris Saint-Germain nie miał takiej możliwości. Zwykle Francuzi poza tamtym finałem zawodzą, nawet wtedy, kiedy przecież grał Messi, Neymar, grając z Verratim, czyli z takimi fenomenalnymi piłkarzami, nie był w stanie zdobyć tego upragnionego trofeum. Zresztą właśnie Mbappé marzy o tym, żeby zdobyć złotą piłkę, a Real Madryt, królewscy, no to jest idealne miejsce, żeby spełnić te marzenie. Także warto tutaj podkreślić, że przecież Real Madryt jest taką drużyną trochę magiczną, ale w ostatnich latach no ogólnie najczęściej zdobywa te Champions League. Przecież 14-krotnie wygrywali. Także pracować z Carlem Ancelottim, z byłym trenerem Milanu, Juventusu, czy to jest, prawda, coś pięknego. I moim zdaniem, jeśli te doniesienia się potwierdzą i Mbappé wyląduje w Madrycie i podpisze kontrakt z królewskimi, no to Ancelotti, moim zdaniem, to jest taki trener, który będzie jakby w stanie w tym składzie zmieścić Viniciusa, Rodriego, Jude Bellinghama, no i do tego właśnie Mbappé. Z jednej strony Vinicius lubi grać na tej lewej stronie, Mbappé przyzwyczaił nas do tego, że najbardziej lubi grać na lewej stronie, ale także może na prawej, może w ataku grać. W tym sezonie Jude Bellingham jest najlepszym strzelcem królewskich, do tego kilkanaście goli we wszystkich rozgrywkach. Rodri i także Vinicius zdobyli gole, asysty do tego dokładają, więc moim zdaniem taka czwórka grająca w pierwszym składzie to byłoby coś fenomenalnego. Od razu przypominają mi się te czasy Galacticos, pamiętacie? Beckhama, Zidana, Roberto Carlosa, Ronaldo, tego Brazylijczyka, był tam jeszcze Guti, Steve McManaman i wielu, wielu innych fenomenalnych piłkarzy jak Michael Owen. No można byłoby tak wymieniać, to był zespół Galacticos plus zawodnicy tego takiego młodego pokolenia, i Vicente Del Bosque potrafił tą drużyną dobrze zarządzać. I Carlo Ancelotti jest takim trenerem, który moim zdaniem
dałby radę jakby zarządzać tą drużyną. Zresztą już mieliśmy taki czas, kiedy grał tam Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema i tak pamiętacie, francuski napastnik potrafił jakby grać dla drużyny. Wtedy harował dla Cristiano Ronaldo, który masę goli strzelał. Później jak Cristiano Ronaldo odszedł, to Benzema zdobywał kolejne bramki. Pewnie kibice królewskich cieszą się, że to wszystko będzie tak wyglądało, no bo jak ten sezon się kończył i wtedy, kiedy Benzema odchodził z tej drużyny, no to wielu się dziwiło, że czemu Perez nie zdecydował się zatrudnić Kina, który trafił przecież do Bayernu Monachium. Tu było widać, że właśnie Perez marzy o tym, żeby Mbappé ściągnąć do tej drużyny. Zobaczcie, że Francuz jest tak spragniony w zdobycia tej francuskiej złotej piłki, także jakby nowych wyzwań i po 7 latach opuszcza Paris Saint-Germain, także dlatego, że no, transfer do Ligi Hiszpańskiej to jest nowe wyzwanie. Jeszcze mam nadzieję, że Robert Lewandowski nie opuści Barcelony, no bo Robert Lewandowski, z drugiej strony Mbappé, no to od razu przypominają mi się te czasy, kiedy w La Liga grał Messi, Benzema, Cristiano Ronaldo, szczególnie kiedy pasjonowaliśmy się jakby tym pojedynkiem Portugalczyka i Argentyńczyka. Teraz, no oczywiście nie na taką samą skalę jak wtedy, ale pod względem takim marketingowym i także jakby jak tej promocji hiszpańskiej ligi, takiej koniunktury, napędzania takich pojedynków Barcelona, Real. Wiadomo, że nawet i bez tych gwiazd ta liga jest uwielbiana na całym świecie, no ale tacy piłkarze jak Robert Lewandowski, Mbappé, pojedynki tych dwóch drużyn, takich wielkich piłkarzy w tej lidze, to jakby te rozgrywki napędzają i Mbappé szuka tych nowych wyzwań i wielu piłkarzy, także wielokrotnie, gdy przychodzą oferty z ligi angielskiej, a także z Real Madryt, to zwykle tak jest, że piłkarz jednak woli grać w lidze hiszpańskiej, w La Liga, niż decydować się na grę w Premier League, która jest jakby tą najlepszą ligą na świecie. Zobaczcie, Jude Bellingham przecież miał Anglik oferty z ligi angielskiej. Mógł wrócić do jakby swojego domu, do Premier League, a jednak wolał podpisać kontrakt z królewskimi. I dobrze zrobił, no bo w tym roku w barwach Realu gra fenomenalnie ten były zawodnik Borussii Dortmund. Zobaczcie, że Mbappé jest tak spragniony nowych wyzwań, że on przecież w Paris Saint-Germain mógłby więcej tych pieniędzy zarobić, niż będziemy mieli to do czynienia w Realu Madryt. Niektóre źródła, właśnie hiszpańska prasa, mówi o tym, że będzie zarabiał podobnie tyle, ile zarabia Jude Bellingham i Vinicius, czyli około 20 milionów euro, że Perez nie chce robić kominów. I pamiętajmy o tym, że jeszcze 2 lata temu, kiedy wtedy jakby ten romans królewskich Pereza z Mbappé wtedy nie doszedł do skutku, wtedy właśnie francuski napastnik pod namową francuskiego prezydenta jakby jednak, no i za namową wielu fanów, jednak wtedy zdecydował się zostać w Paris Saint-Germain, co trochę Pereza rozczarowało. Przecież wtedy ten fenomenalny prezes królewskich proponował mu jeszcze większe pieniądze, ale jak widzicie, ten utalentowany 25-latek, wicemistrz świata, Francuz, no przez te kilka lat swojej kariery piłkarskiej, no zarobił tyle pieniędzy, te wszystkie kontrakty ma, że jakby w tym momencie doszedł do takiego etapu, że dla niego są teraz ważniejsze trofea, nowe wyzwania potrzebne, no grać w Madrycie 5-6 lat, zdobyć kilka razy Ligę Mistrzów, zdobyć złotą piłkę i później jako taki król iść do Ligi Angielskiej, to jest coś wielkiego i także ten piłkarz moim zdaniem, grając w Madrycie, rozwinie się. To tak jak Cristiano Ronaldo, pamiętacie, grał w Premier League w barwach Manchesteru United, no, robił niesamowite liczby, ale nastał taki moment, kiedy w Premier League jakby
no, osiągnął wszystko, chciał jakby spróbować czegoś nowego. Wtedy Perez jakby stwierdził, że stworzy drugie Galacticos. Wtedy sprowadzał Benzemę, Cristiano Ronaldo, także Xabi Alonso, Kaka trafił, tylu wielu no, niesamowitych piłkarzy trafiło do królewskich. Cristiano Ronaldo chciał być jakby twarzą tego nowego projektu i wtedy strzelał gol za golem, no i zrobił ten niesamowity progres i najprawdopodobniej również Mbappé taki zrobi. W tym momencie, gdy nagrywam ten materiał, to warto podkreślić, że przez te 7 lat we wszystkich rozgrywkach, których grał Mbappé, jak podaje Transfermarkt, rozegrał on 290 spotkań, strzelił 243 gole, zaliczył 105 asyst. Tak jak mówiłem wam, no zdobywał wielokrotnie te mistrzostwa Francji, więc zdobył wszystko, co było do zdobycia w lidze francuskiej, no ale jednak Champions League nie wygrał dla piłkarzy, którzy grają w tych europejskich ligach. No to Liga Mistrzów to jest najważniejsze trofeum, powiedzmy sobie szczerze, poza tymi rozgrywkami reprezentacyjnymi, czyli tytułem mistrza świata, tytułem mistrza Europy, to jednak liczy się zwycięstwo w Lidze Mistrzów, a z Paris Saint-Germain tego nie potrafi zrobić i ja rozumiem doskonale Mbappé, więc jestem przekonany, że jeżeli to się wszystko potwierdzi, no to, że Carlo Ancelotti będzie potrafił jakby no, stworzyć taki niesamowity tercet. Vinicius, Rodri, Jude Bellingham i Mbappé to jest coś niesamowitego. Takie zestawienie. Niektórzy mówią, że a może jeszcze królewscy będą chcieli Haalanda kupić, ale mi się wydaje, że jednak reprezentant Norwegii jeszcze będzie chciał grać dla City, bić kolejne rekordy, więc raczej chyba do królewskich nie trafi. Wątpię w to. Drugie jest pytanie, jak Paris Saint-Germain rozwiąże tą sytuację, no bo pamiętamy, że odszedł Neymar, Messi, teraz Mbappé z tego niesamowitego tercetu po tym sezonie odejdzie z Paryża i pamiętamy, że przecież dyrektor sportowy Paris Saint-Germain na początku tego sezonu kupił Ramosza i także Mwaniego. I ci dwaj piłkarze w tym sezonie raczej zawodzą, więc od razu pojawiają się doniesienia i jakby wielu ekspertów Ligi Francuskiej, czy także dziennikarzy tych, bym powiedział, ze wszystkich krajów Europy, wszyscy się zastanawiamy, kim Mbappé zostanie zastąpione. Wiadomo, że odejście tak fenomenalnego piłkarza jakby uwolni środki, więc będzie można to wszystko zagospodarować na kilku zawodników. No i od razu, jako taki pierwszy kandydat z brzegu, to pojawia się Osimhen, czyli Nigeryjczyk, gwiazda Neapolu. Także mówi się o Rashfordzie, również o Viniciusie, ale wątpię, żeby jakby no lewy skrzydłowy Realu Madryt miał opuścić królewskich, tym bardziej, że Vini na łamach prasy hiszpańskiej wypowiadał się, że to będzie dla niego zaszczyt grać razem w jednej drużynie z Mbappé, więc także słyszałem o tym, że Leao mógłby trafić do Paris Saint-Germain. Przecież Portugalczyk jest w no, takim młody jest, ma 20 kilka lat, ma ten dribbling, ma niesamowity strzał, tylko jego minusem jest to, że nie jest regularny. Gwiazdor Milanu, który przecież uczył się tego kunsztu piłkarskiego od Zlatana Ibrahimowicza. Widzieliśmy, kiedy właśnie z Ibrą grał, ten legendarny Szwed potrafił wziąć jakby tego zawodnika pod swoje skrzydła, jak takiego młodszego brata. Jakby no cały czas dawał mu wskazówki piłkarskie. Leo chłonął od niego te właśnie ważne aspekty piłkarskie i rozwinął się niesamowicie, gdzie stał się gwiazdą i Milan potrafił no, prowadzić do mistrzowskiego tytułu. Także przecież Rossoneri byli rewelacją Ligi Mistrzów. Więc jak widzicie, taki zawodnik mógłby Mbappé zastąpić w Paryżu. No ciekaw jestem, jak to wszystko będzie wyglądało. Kogo byście widzieli jako zastępcę
Mbappé w Paryżu. Z tych piłkarzy, których wymieniłem, ja najchętniej Leo bym zobaczył, bo tak jak mówię, bo strzał ma niesamowity, ma też dribbling dobry, technikę cudowną, tylko powinien być regularny, bo czasem ma takie przestoje, potrafi rozegrać kilka fajnych spotkań w Serie A, a potem zawodzi. Napiszcie w komentarzach, jak wy ogólnie oceniacie, co sądzicie o tej decyzji Mbappé. Czy według was ten piłkarz poradzi sobie w Real Madryt? Także Klopp ostatnio, także na konferencji przed spotkaniem Ligi Angielskiej, wypowiedział się na ten temat, co myśli o możliwości angażu Mbappé w The Reds. Oczywiście niemiecki trener mówił o tym, że dla Mbappé no to mogła być trudna sprawa, więc wątpię, żeby ten zawodnik jakby trafił do Premier League, do Liverpoolu, z uwagi na to, że przecież Klopp odchodzi, będzie nowy trener, drużyna jest w przebudowie, to jest nic nowego, a wiadomo, Real Madryt pod wodzą Ancelottiego walczy cały czas o mistrzostwo, ma te kilka punktów przewagi nad Gironą, walczy w Lidze Mistrzów. No jednak gra dla królewskich, no jest to coś wielkiego. Przede wszystkim szansa zdobycia Ligi Mistrzów procentowo jest większa niż grając dla The Reds. Pamiętamy o tym, że klub z miasta Beatlesów też potrafi dojść do tego finału, ale częściej przegrywa te finały Ligi Mistrzów niż wygrywa. Więc jestem ciekaw, jak ta sytuacja cała się rozwinie. Mi się podoba to, że Mbappé odchodzi z Paryża, że najprawdopodobniej wyląduje w Madrycie. No i czekam z niecierpliwością, jak to wszystko Carlo Ancelotti ułoży. I mam nadzieję, że to Leo zostanie następcą Mbappé w Paryżu. I oby Luis Enrique jakby no zbudował tą drużynę bez Mbappé. A powiem wam szczerze, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby była taka sytuacja, że Mbappé odchodzi, Luis Enrique buduje jakby taki nowy twór, przychodzi następca Mbappé, na przykład Leo, i klub z Paryża, już trochę odmłodzony, zdobywa, wygrywa tą Ligę Mistrzów. Czasem w futbolu bywają pewnego rodzaju takie paradoksy, że odchodzi jeden legendarny zawodnik i ta drużyna zdobywa Champions League. A może jeszcze jakby w tym swoim last dance Kylian Mbappé poprowadzi Paris Saint-Germain w tej edycji Ligi Mistrzów do tego upragnionego trofeum i jako taki bym powiedział, no tak jak Jordan to zrobił w tym pamiętnym ostatnim sezonie, gdy grał w barwach Chicago Bulls, gdy, pamiętacie, gdy Russella zmylił i rzucił pięknie ten punkt zdobył, Byki zdobyły ten swój szósty tytuł i wtedy zakończył po raz kolejny karierę i w tym pięknym stylu odchodził z Chicago Bulls, no to Mbappé mógłby właśnie poprowadzić Paris Saint-Germain w tym swoim ostatnim sezonie do finału Champions League i wygrać ligę. Na to liczę. To byłoby coś pięknego. Piękne byłoby takie odejście. Czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie o łapkach do góry. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o tym, żeby udostępniać moje materiały. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to u mnie na kanale będzie królować w najbliższym czasie piłka nożna i także skoki narciarskie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego.